Witam wszystkich. Chciałem dzisiaj nagrać podsumowanie sezonu mojego i Krzysztofa. Sezon 2023. Też jest tutaj Patrycji pierwsze znajdki. Od nich może zaczniemy. Pierwsza obłamana korona. I pierwszy świeży zrzucik dziesiątaka. Coś koło 90 deko. Z koleżanką do pary podniosły. Zabrałem ich na wypad. A filmik zobaczycie. A u mnie to sprawa wygląda tak. Wszystkich zrzutów jest 20 sztuk. Tutaj mamy takie mniejsze. Można powiedzieć kwietniowe. Tu są najmniejsze. Całe 37 deko. Dziesiątek. Ósmak 40 deko. Takie giganty. Trzy zeszłoroczne. Dwa połamańce. Miałem trzy widlice, a jedna poszła dla pieska. Jedna czaszka od koziołka. 7 parostków. Obłamana od noga. Tu jest parka parostków. I tutaj mamy najładniejsze zrzuty w tym sezonie. Czternastak na terenie Krzysztofa. Skorzystałem z okazji, że się ukoślawił, nie mógł jeździć, to pojechałem, podniosłem tyczkę. Największy zrzut w tym sezonie to był ten. Piękny dwunastak, 2,90. Na świeżo może 3 kilo miał. Tu też mamy 14 z zarysem na 16. Też piękna tyczka. Staśmiona. 2,85. Aki zeszłoroczny. No i dwie rosochy od Łośka. Szóstak. I piękny widłak. Z tego jestem bardzo zadowolony. Jest pięknie uperlony. I to jest prawdopodobnie od byka, od którego kiedyś już podniosłem tykę. Później brat Krzysztof też od niego podniósł. Zrobię oddzielny filmik. Mamy trzy rosochy od tego byka. I wszystkie lewe. No i tak to wygląda. No i tam w oddali na pewno widzieliście, stoi piękna tyczka. Niestety nie ja ją podniosłem, ale odkupiłem. Piękny, nietypowy zrzut. 16-taka. Prawie 3 kilo ważył. Jest to tyczka, super. Taką ostrogą, ale w koronie. Także jest super tyczka. Szkoda by było, żeby poszła do Chińczyków. To jest tyczka na zlot. Nie wiem, czy będę w tym roku na zlocie. Może uda mi się przyjechać. To niektórzy zobaczą. Sezon uważam bardzo za udany. 20 sztuk to jest mój drugi najlepszy wynik. A tutaj Krzysztofa zdobycze. Można powiedzieć, zanim złamał nogę. Też piękny wieniec był. Ledwo się wytarł byczek, albo nawet i nie wytarł.
uperlony, trochę z sypułu zostało. Ogólnie podniósł 3 wieńce w jednym miejscu, na tej swojej miejscówce. I 2 świeże. 6. Łącznie 6 zeszłorocznych. Tutaj też jest od wieńca obcięty. A najlepsza z tego jest korona, która była z rykowiska. Gruba korona, duża. Piękny kolor. Mogła być tyczka pod 3 kilo na pewno. Przy tych maluchach to wygląda. Także sezon jest już zamknięty. Może jeszcze tam coś na grzybkach się kiedyś trafi. Na jesieni. Także tak to wygląda. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Dashbur.